Czy wierzy, że członkowie rządu odpowiadają przed Sejmem? Ta odpowiedzialność, zwana odpowiedzialnością polityczną, oznacza, że Sejm może odwołać członków Rady Ministrów, jeśli uzna, że nie wykonują oni swoich obowiązków właściwie. W praktyce oznacza to możliwość uchwalenia wotum nieufności, które prowadzi do dymisji rządu lub poszczególnych ministrów. Członkowie rządu ponoszą odpowiedzialność zarówno za działalność całego rządu, jak i za swoje indywidualne działania w ramach swoich kompetencji. Chcesz znać konstytucję? Zasubskrybuj nasz kanał.